przypadku Office 365 pliki dostępne dla współpracowników mogą być zarządzane przez OneDrive lub przez dokumenty grupowe. Podstawowym zadaniem współdzielenia plików jest udostępnianie wybranego pliku. Jeśli jest to dokument Office 365, wystarczy go otworzyć, aby rozpocząć jego przeglądanie bądź edycję. W prawym górnym rogu, pod nazwą konta użytkownika, można odnaleźć wygodny przycisk Udostępnij. Wyświetlone okno umożliwia wskazanie, dla kogo ma działać link udostępniania dokumentu oraz czy możliwa będzie edycja przez osobę posiadającą link. Jest to pierwsza i najważniejsza opcja dotycząca udostępniania dokumentów bądź folderów. Kolejne pole służy do wskazania osób, do których ma być wysłany link udostępniania wraz z opcjonalną wiadomością. W przypadku grup Office 365 dostęp do dokumentów może być ograniczony do członków grupy. Aby przejść do zasobów grupy, możesz rozpocząć od otwarcia aplikacji Outlook Online. Następnie w lewym panelu nawigacyjnym znajdź i wskaż wybraną grupę. W ramach zasobów grupy możesz przełączać się między różnymi widokami: konwersacje, pliki, kalendarz, notes bądź planer. Zarządzanie dokumentami i folderami grupy oraz współdzielenie ich możliwe jest w widoku Pliki po wskazaniu polecenia Przeglądaj bibliotekę w prawej części górnego paska. Do tego samego miejsca możesz dotrzeć poprzez usługę SharePoint, wybrać grupę oraz wskazać dokumenty grupowe. Aby przejść do dokumentów grupy, możesz również użyć aplikacji OneDrive. W lewym panelu nawigacyjnym zobaczysz listę grup, do których należysz. Po wskazaniu wybranej grupy zobaczysz widok dokumentów grupowych. W widoku tym na górnym pasku dostępne są typowe operacje takie jak tworzenie nowego dokumentu bądź folderu lub przekazywanie plików z lokalnego komputera na zdalny dysk. Dostępne jest również polecenie Synchronizuj, które uruchamia zainstalowany lokalnie program OneDrive dla firm. Przy pierwszej próbie synchronizacji zdalnego folderu konieczne jest wskazanie konta Office 365, które ma być używane do komunikacji z usługą OneDrive.